Cześć kochany, dzisiejszy filmik jest odpowiedzią na komentarz pani Magdaleny. Bardzo dziękujemy. Jedźmy dalej z tematem złości, ale tak bardziej uzupełniająco do tego, co już zostało powiedziane w tych dwóch poprzednich filmach. Jeżeli czujesz, że wybuchasz złością, albo gotuje się w tobie, albo masz coś takiego od złościopodobnego, i jest to nieadekwatne do sytuacji, w której się ta złość pojawia, to uwaga, uwaga, być może tam trzeba grzebnąć trochę głębiej, a mianowicie do dzieciństwa, do schematów z dzieciństwa. Jeżeli się interesujecie tematem rozwoju osobistego, jeżeli czytacie jakieś książki, oglądacie jakieś filmy, filmiki, no tego teraz się pojawiło naprawdę dużo, bierzecie udział w warsztatach albo takie różne rzeczy, to na pewno gdzieś tam się pojawia temat traum z dzieciństwa, zranień z dzieciństwa, albo przynajmniej czegoś takiego jak schematy, tak? Schematy, które budują się w dzieciństwie i później powielamy je w naszej codzienności, w życiu dorosłym. Jeżeli ta złość jest nieadekwatna do tej sytuacji, w której się właśnie w tej chwili pojawia, w twoim życiu dorosłym, to najprawdopodobniej tam trzeba sięgnąć głębiej. Ja w ostatnim filmie proponowałam takie dwie ścieżki. Pierwsza ścieżka prowadziła nas do momentu, kiedy są przekroczone nasze granice. Tam trzeba troszeczkę głębiej sięgnąć, bo tam coś jest nie halo, bo tam, kiedy są przekraczane granice, to tam się nam pojawia w odpowiedzi złość. A druga ścieżka to jest w momencie, kiedy czegoś nie dostajemy i w odpowiedzi na niezaspokojony głód pojawia się również złość. No więc znowu, tak jak w ostatnim razem, tak? Przypomnij sobie sytuację, ale tym razem zejdziemy jeszcze głębiej. Przypomnij sobie sytuację, w której zareagowałaś bardzo silną złością, wściekłością, nienawiścią, posypały się nie wiadomo jakie tam różne rzeczy, łącznie z rzucaniem papierów, talerzy, tam czegokolwiek, trzaskaniem drzwiami i tak dalej. Przypomnij sobie taką sytuację, kiedy miałaś ochotę naprawdę kogoś zabić. Ewentualnie siebie za coś. Startujemy z tych punktów, do których doszłyśmy w ostatnim filmie tak naprawdę. Jeżeli została przekroczona twoja granica, gdzie pozwalasz sobie na przekraczanie twoich granic? Gdzie w twoim dzieciństwie były przekraczane granice? Jakie granice były przekraczane w twoim dzieciństwie? Kto przekraczał te granice? Popatrzcie, tu schodzimy naprawdę bardzo głęboko. Ale takie rzeczy, żeby pracować nad złością i żeby to było takie, wiecie, miało jakiś taki efekt widzialny w rzeczywistości i żeby to było, ten efekt był w miarę długotrwały. Bo my nie możemy przykleić plasterka, tak, na coś, co trzeba tam oczyścić głębiej, prawda? Więc dlatego sięgamy głębiej. I dzisiaj ten filmik właśnie o tym jest. Sięgnij sobie do swojego dzieciństwa i zobacz, jakie granice, w którym momencie były przekraczane i kto je przekraczał. W jaki sposób były przekraczane. I zobacz sobie, czy na dzień dzisiejszy nie odtwarza ci tego starego schematu. A ja bym powiedziała jeszcze inaczej. Czy nie patrzysz sobie na dzień dzisiejszy poprzez ten stary schemat, poprzez ten stary... Ja kiedyś tam w którymś filmie mówiłam o tym, że nasze myśli, przekonania są jak takie okulary. My możemy mieć też takie emocjonalne okulary na oczach, tak? Bardziej na sercu niż na oczach w sumie. Czy nie patrzysz na dzisiejszą sytuację, kiedy dostajesz trochę więcej na przykład zadań w życiu jako dorosła osoba? Czy nie pojawia ci się złość jako odpowiedź, ale nie na tą sytuację, która jest teraz, tylko na tą sytuację, która się właśnie odpamiętała gdzieś emocjonalnie, bo ty możesz jej w ogóle nie pamiętać, o tak, nie być jej świadoma, ale może ci się odpamiętać po prostu w emocjach. I to sobie badaj, ten moment, w których miejscach, kiedy te granice są przekraczane, gdzie czujesz złość, ale gdzie ta złość jest
taka nieadekwatna do tej sytuacji. Nie jest bezpośrednią odpowiedzią na tą daną sytuację. I zobacz sobie, czy nie przypomina ci to czasem czegoś, co się wydarzyło dawno, dawno temu w twoim dzieciństwie. Jeżeli tak, to tam trzeba zejść do tego dziecka, które miało przekroczone granice i no, całkiem nieświadomie zareagowało złością, ale to była jego prawidłowa reakcja. Jeżeli twoje granice były przekraczane, twoje granice jako dziecko, tak, to tam miała się prawo pojawić złość jako odpowiedź na to, że twoje granice są przekroczone. I zobacz sobie, czy to dziecko dalej czuje, że przekraczają mu granice. I ono odpowiada złością. Więc tam trzeba zejść do dziecka. Tam nie idziesz do szefa i nie plujesz mu po prostu jadem, że jest taki beznadziejny, bo ci daje więcej pracy, bo to nic nie da, bo ty pójdziesz później do domu i będziesz narzekać na męża, że coś tam, za dużo, on za dużo pracuje, nie ma czasu dla ciebie. Albo będziesz, nie wiem, do swoich dzieci, że jedno jest takie, a drugie jest takie, a trzecie jest takie, a czwarte jest takie. I tak, gdzieś będą się te momenty odtwarzać w twojej rzeczywistości, dopóki nie zejdziesz do dziecka. Jeżeli dziecko w tym momencie, w tobie, to jest praca wewnętrzna, to jest praca z wewnętrznym dzieckiem, jeżeli ono nie usłyszy, że tak, twoje granice zostały przekroczone, i ta złość wtedy była dobrą odpowiedzią, no to zawsze ci się będzie to odpalało. Zawsze. Jakiekolwiek granice będą przekraczane w twoim dorosłym życiu, a ta część dziecięca nie będzie uzdrowiona, nie będzie dotknięta, to ona będzie reagowała. Tak naprawdę nie ty dorosła, nie ty dorosła ja, tak? Dorosła osoba, jakieś dorosłe ja. Tylko będzie to dziecięce ja reagowało. I to jest takie, wiecie, to jest takie zamotanie wtedy, bo zawsze się to dziecko odpali, jeżeli nie było wcześniej zobaczone. I bardzo podobnie, ja już tu nie będę przedłużać, bardzo podobnie jest z tą częścią dziecięcą, która nie dostawała czegoś. Zejdź sobie po tym filmie, czy kiedy tam masz czas, spróbuj sobie przypomnieć, czego bardzo, bardzo pragnęłaś w dzieciństwie, a tego nie miałaś, nie dostawałaś, albo to było niesłyszane. I kobiety szczególnie, właśnie kobiety tak mają, że mając dużo obowiązków, lubią zapominać o sobie. I nie dają sobie wielu rzeczy, które mogłyby sobie dać na dzień dzisiejszy w dorosłym życiu. Ale nie dają sobie, ponieważ zostały tak nauczone, że nie mają prawa pragnąć czegoś, albo nie mają prawa dostać, albo dostaną, jak coś zrobią, to wtedy może dostaną. I to jest też schemat z dzieciństwa. Wtedy też się pojawia bardzo dużo złości. Kiedy się czegoś jako dziecko, kiedy czegoś nie otrzymujesz, a czegoś bardzo, bardzo pragniesz. Czasem w sklepie są takie momenty, nie? To jest takie bardzo ciekawe. Mały tarzający się brzdąc, bo nie dostał gumy do rzucia albo czegoś tam. Tam jakiegoś lizaka. No właśnie. I wtedy popatrzcie, jaka jest wściekłość. I to jest naturalna wściekłość, no bo nie dostał. No i nie dostał i co? No i nie dostał. Tylko pytanie, czy na dzień dzisiejszy nie reagujesz bardzo podobną wściekłością, kiedy ty czegoś nie dostajesz? Albo jeszcze głębiej, dobra, zejdźmy jeszcze głębiej, kiedy sobie czegoś odmawiasz, nie dajesz, nie? Zabierasz sobie coś, czego bardzo pragniesz, a co mogłabyś już sobie dać? No i w odpowiedzi jest wściekłość, bo to dziecko, ta dziecięca część nie dostała. No i znowu praca wewnętrzna, wewnątrz. Nie zmienisz na zewnątrz nikogo.
Nie zmienisz, chyba że zmanipulujesz kogoś, żeby ci coś dał, nie? Ale to nam nie o to chodzi. Chodzi nam o to, żeby ta wewnętrzna część, w której się uruchamia głód, miała takie poczucie, że jest zaopiekowana. Że może nie dostać, okej, może nie dostać, ale mimo wszystko jest zaopiekowana. Że nie potrzebuje aż tak bardzo prosić albo aż tak bardzo się domagać swoją złością i wściekłością tego, żeby coś dostać. O tym jest praca z tymi częściami bardzo, bardzo młodymi w nas, z tymi dziećmi naszymi wewnętrznymi, które bardzo sobie tak, kiedy nie są zobaczone, kiedy nie są dostrzeżone, kiedy ich nie widzimy, pomijamy, one bardzo nam lubią płatać różne figle w różnych sytuacjach i właśnie wtedy podnosi się nam ciśnienie. No, złość jest jedną z takich emocji, które właśnie lubi sobie taka część pobudzić w nas. Dobrze, i to tyle. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. I tak, piszcie komentarze, bo my wtedy mniej więcej też wiemy, jak iść z tematami, tak? Jakie tematy Was bardziej ciągają. Tego potrzebujemy się z Wami jakoś skontaktować.